Aktywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną to najlepszy sposób na zacieśnianie rodzinnych więzi. To właśnie wspólne rodzinne wyjścia, wyjazdy czy zabawy są fundamentem dla rodziny. Jak się okazuje, można również pogodzić praktyczną edukację, świetną zabawę i wspólnie spędzony czas, na przykład na sprzątaniu i segregacji śmieci właśnie w naszym mieście. Tak uczynił pan Dawid Bugdał. Postanowił poprzez edukację ze wstawkami zabawy zrobić córce lekcję dbania o środowisko i segregacji śmieci. Jak twierdzi, dzieci nie tylko się przy tym dobrze bawią, ale zyskują też mnóstwo pożytecznych umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu. Mieliśmy akurat wolny czas z córką, poszliśmy na spacer, no i jadąc na hulajnodze zauważyła butelkę po prostu po znanym napoju, taką no dużą na jezdni, no i zaczęła się mnie pytać, dlaczego ta butelka po prostu leży na środku drogi. Ja odpowiedziałem, że no są ludzie, którzy po prostu jakby nie dbają o nasze środowisko, że zaśmiecają po prostu nasze małe okolice, nasz mały świat i powoli gdzieś tam ruszyliśmy w stronę tego, żeby wziąć i to naprawić, prawda? Wzięliśmy worki, wzięliśmy rękawice i poszliśmy segregować właśnie śmieci, uczyć się przy tym wszystkim. Taka forma zabawy naprawdę zrobiła na niej super wrażenie i córka do tej pory, że tak powiem, cały czas o tym mówi i chciałaby właśnie dalej robić takie akcje. No i też chcieliśmy właśnie w ten sposób zachęcić mieszkańców, właśnie promując tym postem taką właśnie postawę. Cała rodzina pana Dawida chętnie włącza się w takie akcje. Segregacja śmieci i właśnie taka forma spędzania wspólnie czasu bardzo się 5-letniej Ali spodobała. Dlatego wkrótce cała rodzina zamierza wyruszyć w miasto i trochę w nim posprzątać. Jeżeli chodzi o rodzinne takie sprzątanie śmieci, nie mieliśmy jeszcze okazji, ale na pewno zamierzamy to robić i bardzo często pewnie teraz będziemy z córką, że tak powiem, segregować te śmieci, żeby też pokazywać właśnie przykład innym. Pamiętajmy, że przyroda jest naszym wspólnym domem i dobrem, a wyrzucanie śmieci w lasach, na łąkach, przy drogach to bezmyślność i działanie nie tylko na szkodę natury, ale i dla nas samych. Rozkładające się bowiem odpady są również zagrożeniem dla naszego zdrowia. Marzy mi się, żeby właśnie w Jaworznie była taka społeczność obywatelska, czyli działająca po prostu aktywnie, bez żadnej ingerencji, prawda? Każdy z nas powinien mieć taką właśnie świadomość, że jesteśmy integralną częścią tego miasta i chcemy po prostu to budować wspólnie, tak? Nie patrząc po prostu na to, czy płacimy podatki, czy nie. Chodzi o to, że po prostu mamy taką potrzebę wewnętrzną, że to jest nasze miasto i chcemy o nie wspólnie zadbać. Może ktoś ma ochotę przyłączyć się do akcji Sprzątanie Miasta i razem z rodziną pana Dawida zrobić coś dobrego i pożytecznego. Myślę, że to będzie końcem września, może ostatni weekend i tutaj, że tak powiem, na pewno też będziemy chcieli zrobić jakąś formę edukacji dla dzieci, ale to wszystko musimy przemyśleć, bo to jest wszystko świeże i nawet tego nie planowaliśmy, także na pewno wyjdzie z tego bardzo fajna inicjatywa.